yard manager musiał mi pokazywać, gdzie ten samochód, a on jest tutaj w dość oczywistym miejscu, natomiast jego kilka minut szukałem i niestety nie byłem w stanie znaleźć. Wygląda źle, musicie to przyznać, natomiast o szkodzie za chwilę, ponieważ chcę Wam pokazać Outbacka jako takiego, jako model. Jest to najnowsza generacja, dostępna gdzieś, nie wiem, od 2-3 lat, natomiast tutaj mamy... Bardzo mi się to podoba, to zestawienie kolorystyczne, białe z takimi, z tymi czarnymi dodatkami. Ten czarny zderzak, no trochę wygląda, jakby ktoś go zapomniał polakierować albo miał jakąś szkodę i założył gruntowany. On jest naprawdę w takiej strukturze. Te zaślepki każą twierdzić, że pinki do wyciągania samochodu ewentualnie. Subaru Dog Tested, Dog Approved, czyli marka przyjazna psom. W ogóle ciekawa marka, dość niszowa oczywiście w Polsce, dość droga, także specyficzny jest na to klient. Wcześniejsze modele 2,5 wolnosąca benzyna, poniżej 200 koni, natomiast wysoka akcyza. W tym przypadku już mamy silnik 2.4, 260 koni, turbo doładowany, także chętnie bym się tym samochodem przejechał. Miałem kiedyś Outbacka, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o ten nowy model, no to mamy wersję Outback Subaru Wilderness, czyli wersja dedykowana przede wszystkim gdzieś do zjeżdżania z terenu. Mamy oczywiście tutaj najlepszy w swojej klasie napęd, Symmetrical AWD. Kiedyś mogło się z tym ruszać, równać Quattro, natomiast od kiedy w Audi Quattro jest często na Haldexie, no to jest dużo gorzej. Tutaj wersję podniesioną, prawie 24 cm prześwitu. Jeżeli chodzi o środek, również poszli w taki jakiś większy tablet. W miarę się to tutaj, powiedzmy, spina. Fajne boczki, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Również tutaj mamy akcent Subaru Wilderness. Tu mamy co prawda zwykły plastik, natomiast jest on miękki. Tutaj mamy taką przyjemną skórkę, mamy tu przeszycia, mamy tutaj przeszycia. Mamy fotele, które nie wiem, czy będą miały grzanie, wentylowanie, bo niestety w aucie nie ma prądu. Jeszcze dodatkowa ikonka Wilderness na zagłówkach, ogólnie fajne. Kierownica dokładnie taka sama jak w poprzedniej generacji. Również zegary mi się wydaje podobne. Drugi rząd, zobaczcie, mamy nawet roletki Subaru i to tak fajnie dla dzieci, rzadko się to zdarza, zakrywające całe tylne okno, sporo miejsca. No jest to kombi SUV, także jeden z nielicznych kombi, jakie możecie kupić w Stanach. No troszkę inna grupa, właśnie te kombi SUVy, jak ja to nazywam, czyli coś w stylu Audi Allroad czy Passata Alltracka. No to jest właśnie taka specyficzna grupa nieliczna kombiaków, która się w Stanach przyjęła. Tu mamy standardowe relingi, ponieważ w poprzedniej generacji w autach na rynek amerykański, co ciekawe w Polsce chyba tego nie było, te relingi można było odpiąć jednym przyciskiem i przełożyć i zaczepić w poprzek i mieliśmy w ten sposób poprzeczki dachowe. No tutaj poprzeczki dachowe trzeba dokupić sobie osobno. Kupując ten konkretny egzemplarz, dostajecie w gratisie warte kilka stówek poprzeczki Fuela. Ja sam miałem kiedyś Outbacka i to słuchajcie, miałem go w Stanach chyba już 7-8 lat temu, zanim jeszcze Auto Discover rozkręciło się na dobre. Pojechaliśmy z żoną do Stanów, kupiliśmy lekko uszkodzonego Outbacka, naprawiliśmy go tutaj i zjechaliśmy nim całe Stany. Zrobiliśmy nim chyba ponad 20 tysięcy kilometrów. Chicago poprzez Yellowstone, Kalifornię, Nowy Meksyk, Teksas, na Florydę i wróciliśmy przez Nowy Jork. Także mega ekstra przygoda. Żona trochę na mnie napieprzała, może gdzieś Wam znajdę jakieś filmiki albo przynajmniej zdjęcie, to Wam Piotrek wrzuci. Ponieważ ja traktowałem to Symmetrical AWD dosłownie, czyli na wszystkie drogi, gdzie było wpisane 4-wheel drive, high clearance only. Starałem się tym samochodem wjeżdżać. Ono również miało te dobre 25 cm prześwitu, natomiast jeden raz musieliśmy wycofywać, natomiast my to auto mieliśmy przerobionego, słuchajcie, jako kampera. Ja od zawsze gdzieś tam zajawiony w tymi wyjazdami w teren. Początkowo szukaliśmy jakiegoś Lexusa LX5, no tej generacji LX czy Toyoty Sequoia, natomiast stwierdziliśmy, że jednak mamy zamiar zrobić te 20-25 tysięcy kilometrów i to spalanie jest ważne. No i ostatecznie zdecydowaliśmy się na to Subaru, zrobiliśmy łóżko, spaliśmy w tym samochodzie, zwiedzaliśmy, jeździliśmy po parkach narodowych, Yellowstone, Yosemite,
Także mega, mega przygoda, mega dobrze to wspominamy. Aż mi się łezka w oku zakręciła, teraz niestety nie ma na coś takiego czasu. Natomiast mega fajna przygoda. Jeżeli chcecie zwiedzać Stany, to ja zawsze będę Wam polecał, że kamper to jest najlepsza opcja, ponieważ jesteście jak najbliżej tej natury. W tych zwłaszcza parkach narodowych Zachodu, Yosemite, Zion i tak dalej, dość drogie noclegi i daleko od parku, jeżeli chcecie coś w sensownej cenie znaleźć. Także wydaje mi się, że właśnie śpiąc w kamperze jesteście praktycznie w samym parku, wychodzicie rano, nie dość, że na świeżym powietrzu pijecie kawkę, jecie śniadanie, to możecie dalej zwiedzać. Na początku stwierdziłem, że nie będę robił jego zdjęć, ponieważ ta Szkoda wygląda źle. Torek 2-4, zobaczcie jak dziwnie. Tutaj jest chłodniczka, wlot powietrza mamy na masce tymi wlotami. Dość ciekawe rozwiązanie. Silnik jest cały, nie odpala, nie ma prądu. Natomiast poduszki nie wystrzeliły. To koło wygląda naprawdę źle. Natomiast jest moim zdaniem dobrze. Gdzieś po prostu ktoś coś mocno tym zawieszeniem przywalił, wyrwał. Natomiast podłużnica i tak dalej gdzieś tam z tyłu nie dostała. No nie będę za bardzo wchodził tam z kamerą, bo też za bardzo nie mam możliwości. Natomiast porobiłem zdjęcia. Nie ma się tutaj moim zdaniem czego bać. Auto uszkodzone przede wszystkim mechanicznie, a nie blacharsko, bo zobaczcie, nawet tak naprawdę drzwi, jakiś tutaj drobny odprysk lakieru od tego błotnika mają. Oczywiście szyba rozbita, zderzak do wymiany, wszystkie części bez problemu kupicie w Polsce, jedynie ewentualnie może prawą lampę bym sugerował zamówić z eBaya, żeby dwie amerykańskie zwyczajnie założyć. Bardzo fajnie, pozytywnie zweryfikowany egzemplarz. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, jeżeli są jacyś fani Subaru, którzy nas oglądają, to piszcie do Norberta lub też dzwońcie 509 493 000. Oczywiście również na WhatsAppowej grupie, to auto nie ma terminu, na WhatsAppowej grupie tylko i wyłącznie ze zweryfikowanymi samochodami. Myślę, że ponad 100, nawet prawie 200 samochodów w ostatnich tygodniach dla Was zweryfikowałem, zrobiłem zdjęcia. Te auta uważam jako bezpieczne do licytacji. Wielu z Was to ceni i co najważniejsze, wszystkie zdjęcia, wszystkie inspekcje z mojej strony są darmowe. Jeżeli kupicie z nami samochód, no to są gratis. Jeżeli nawet dostaniecie inspekcję, nie wygracie, nie uda się Wam go kupić, to nic za to nie płacicie. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał czegoś niemieckiego. Pewnie już widzicie, co Wam chcę pokazać. Jest to Porsche Macan, Macan S. Oczywiście nie jest to GTS-ka ani turbo, natomiast moim zdaniem bardzo fajny value for money. 3-litrowa benzyna, dokładnie taka sama jak w Audi. Natomiast tutaj mamy przebieg 126 tysięcy mil. Moim zdaniem takie 200 tysięcy kilometrów na auto ze Stanów to jest taka bezpieczne maksimum, po którym po prostu Amerykanie za bardzo gdzieś tam o te auta wizualnie, bo mechanicznie oleje często są zmieniane, to można sprawdzić w Carfaxach i tak dalej, natomiast wizualnie często o te auta Amerykanie nie dbają. Oczywiście w tym przypadku jeszcze jest do sprawdzenia Carfax, ilu było właścicieli, jak był serwisowany, ja Wam tak wizualnie postaram się to auto zobaczyć. Ładna felga, moim zdaniem najładniejsza z palety Porsche. I co jest za tym egzemplarzem? No na pewno ten środek taki dość mocno, słuchajcie, beżowy. Macan S niby sportowa wersja, natomiast te beżowe skóry troszkę moim zdaniem z tym sportem nam nie korelują. Nie mamy deski obszytej skórą w tych autach gdzieś tam z lat 2015-2018 przed liftem, to się akurat częściej zdarzało. Natomiast mamy fotele ogrzewane i wentylowane. Można je rozpoznać gdzieś tam na aukcjach, nawet jeżeli tych przycisków nie widać, po tej dużej ilości perforacji i dziurek. I co też bardzo ważne, i też rzadko się w Macanach w Stanach zdarza, mamy tutaj, słuchajcie, pneumatykę. Super sprawa. Nie ma co się aż tak tej pneumatyki moim zdaniem bać. Te drogi w Stanach raczej należą do równych. Dziur raczej nie ma, zwłaszcza na Florydzie, gdy nie ma zim, nie ma zamarzania, rozmarzania. No przebieg 123 tysiące. Moim zdaniem taki max, natomiast środek dość ładny, dość zadbany. Z tyłu naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Wystrzeliła nam kurtyna, wystrzeliła nam boczna poduszka fotela przedniego i tutaj mamy również poduszki fotela tylnego. Jakaś mata na szybę z logo Porsche, to sobie zamkniemy. Auto nie ma jakichś większych szkód. Bardzo fajne uszkodzenie boku do wymiany, jedne, drugie drzwi, poszycie boku. Oprócz tego auto niepodziabane, do sprawdzenia Carfax, do sprawdzenia oczywiście Carfax, jak to było serwisowane. Na pewno bym tego auta nie skreślał, bo jest fajna wersja oraz fajne uszkodzenie.
Jeżeli chodzi o prognozowaną cenę za Subaru Outbacka, naszym zdaniem będzie to sensownie byłoby dać za to auto między 8 a 10 tysięcy dolarów. Za Macana, którego widać tam, którego pokazywałem Wam przed chwileczką, moim zdaniem 12-13 tysięcy góra przy takim przebiegu i takim uszkodzeniu. Natomiast egzemplarz warty w Polsce no pewnie w granicach 170-200 tysięcy złotych, także jest o co walczyć. Pewnie mnie znowu zhejtujecie w komentarzach, że same niemieckie samochody Wam pokazuję, natomiast bardzo ładne Audi, 2023 Audi Q5, Q5, powtarzam to zawsze, no sprzedaje się, jeżeli chodzi o stany, rewelacyjnie, no nie ma dnia, żebyśmy jakieś Q5 nie licytowali, mamy kilka, jeżeli nie kilkanaście umów cały czas podpisanych na poszukiwanie tylko i wyłącznie Q5, a więc nie dziwcie się, że szukam takich samochodów na placu, ponieważ rozumiem Wasze komentarze, ale też rozumiem naszych klientów, którzy właśnie takiego samochodu szukają. Tutaj mamy jeszcze w dodatku topową wersję, ponieważ jest to wersja Prestige oraz 55 FSI. Nie mamy oznaczenia na klapie, natomiast troszkę nieco nam to oznaczenie modelowe Audi pozmieniało. Nie wiem, czemu tutaj ta klamka jest rozebrana, natomiast na szczęście działa i jest to najmocniejsza wersja. Te słabsze mają chyba w granicach 200, nie ma prądu, nie ma co się dziwić. Wystrzelona pirotechnika, więc bardzo często w Audi się zdarza tak, że oczywiście wystrzeliwuje ta klema pirotechniczna i rozłącza nam cały prąd. Fotele mamy grzane, wentylowane, mamy kierownicę również podgrzewaną. Bardzo piękne zestawienie kolorystyczne, bardzo mi się ono, słuchajcie, podoba. Czarne z pięknym brązowym, nie wiem jak to nazwać, takim troszkę czekoladowym kolorem. Super, super, naprawdę super to wygląda. Z tyłu mamy roletki dla najmłodszych, również podgrzewane fotele z tyłu. Całe wyposażenie jesteśmy w stanie Wam oczywiście rozkodować. Mamy tutaj gdzieś wsadzoną lampę, co prawda jest rozbita, natomiast jakieś moduły z niej można oczywiście wykorzystać. Mamy wersję Prestige, czyli mamy tutaj nagłośnienie Bang & Olufsen. No i szkoda, nie wiem, czy nie muszę maski wcześniej podnieść, nie muszę, mogę zajrzeć. Szkoda, no nie wygląda jak większość uszkodzeń z przodu, ale od tego jestem ja, żeby to zobaczyć, zweryfikować. Silnik na swoim miejscu. Płyn chłodniczy, o dziwo, też na swoim miejscu. Zobaczcie, auto dostało gdzieś tutaj w tą belkę. Różnica oczywiście do sprawdzenia na płycie pomiarowej, natomiast nie wygląda źle, zresztą nawet z tej strony patrząc widać, że podłużnicę mamy w miarę w linii prostej. Oczywiście uszkodzenie nie najlżejsze, także trzeba to będzie zweryfikować po rozebraniu całego przodu. No taki kompletny przód, naprawa no moim zdaniem na 50 tysięcy złotych na pewno. Natomiast mamy też ładną felgę. Najważniejsze win w Audicach mamy wybity na kopule, nawet ten fartuch, słuchajcie, tu nam wyrwało jakieś mocowanie błotnika z tego aluminiowego okulara. Tu oczywiście ten kawałeczek oberwał, natomiast ten najcięższy i najbardziej ingerujący gdzieś tam w konstrukcję samochodu, natomiast on za jakieś bezpieczeństwo za bardzo nie odpowiada, bardziej to usztywnienie tego przodu. Oczywiście za bezpieczeństwo odpowiadają nam podłużnice. Koło również stoi prosto, bardziej ta szkoda poszła do środka. Także no taki centralny, powiedzmy, front end. Widać tutaj radar, także mamy tutaj aktywny tempomat. No Prestige, czyli wersja totalnie na plusie. Konkurenci zza wschodniej granicy, mowa tutaj o Ukrainie, bardzo lubią licytować Q5, że oni się rozpędzą i gdzieś powyżej 20 tysięcy dadzą. Chciałem Wam pokazać Mustanga, ale gdzieś wyjeżdża. Natomiast nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ponieważ zdjęcia mi się udało porobić. 2019 rok, GT Premium, bez performance'a. Jeden z chyba najładniejszych kolorów w palecie Forda, jeżeli chodzi o Mustangi. Cały czas przypominam, kto jeszcze nie widział filmu z zeszłego roku, podsumowującego zeszły rok. Ford Mustang to dalej najczęściej sprowadzane przez nas auto ze Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, gdzie Loader je zabrał. To jest fajna propozycja. Po centralnym przodzie takie uszkodzenie zdecydowanie do naprawy. Natomiast idę w tą stronę, bo znalazłem innego Mustanga. Natomiast to jest dość przykry, smutny widok. Jedno z bardziej zmasakrowanych aut, jakie widziałem na aukcjach. Masakra, wam powiem. Człowiek już chwilę w tym biznesie siedzi, także ja nawet po masce potrafię poznać, że to Mustang. I w zasadzie tyle. To jest jego pierwsza połowa, a tu jest jego druga połowa. Miejsce za kierownicą, tak nawet zerknąłem.
w miarę całe, także mam nadzieję, że ktoś z tego wyszedł jednak żywy. Te nowoczesne auto na szczęście sporo potrafią wytrzymać, natomiast takie coś, tu były też na pewno ogromne przeciążenia. Gdzieś się zawinął chyba wokół jakiejś latarni czy coś w tym stylu. Przykro, przykro na coś takiego patrzeć. Natomiast auto co? I tak musi trafić na aukcję, i tak musi zostać zlicytowane. Dobra, idę dalej. I kolejne auto, podniesiona maska, ponieważ próbowałem je sobie odpalić, natomiast auto tylko i wyłącznie cyka. Te starsze, bo właśnie jak miały wystrzeloną klemę pirotechniczną, to tylko i wyłącznie cykały. Natomiast mamy tutaj, zobaczcie na środek, jest to wersja 2018 rok, czyli poliftowa czwórka. Najbardziej pożądana w Polsce wersja Grand Coupe. Natomiast dwie końcówki umieszczone symetrycznie z tyłu świadczą o tym, że mamy tutaj wersję z silnikiem 3-litrową rzędową szóstką, wersja opisana jako 440 i co najważniejsze, jest to XI, czyli X-Drive. Kierownica oczywiście M-pakietowa, ciekawy kolor środka, taki jasny, ostrygowy, na pewno popularny w Polsce. Mamy szklany dach, szyberdach, wystrzeloną kurtynę z prawej strony, natomiast kurczę, czyżby poduszka fotela. Tak, poduszka fotela, słuchajcie, mimo tego uszkodzenia nie wyskoczyła, być może kierowca jechał sam, także na pewno mnie prosili w biurze, ponieważ są to oględziny dla klienta. Co najmniej jeden z naszych klientów podesłał nam ten samochód, że będzie nim zainteresowany. Na pewno chciałbym zobaczyć, czy gdzieś tutaj dach nie będzie przygięty. Natomiast dach jest idealnie prosty. Szkoda taka, że ten słupek niestety trochę oberwał. Nie jest to naprawa poszyciowa, natomiast złośliwi przy takich uszkodzeniach mówią, że są do lakierowania trzy elementy, czyli drzwi i słupek. Zobaczcie, zawieszenie mamy całe, przedni błotnik jest całkowicie ok, prawy tutaj delikatnie wciągnęło, natomiast oczywiście przede wszystkim na płycie podłogowej trzeba będzie pociągnąć ten słupek. Moim zdaniem auto bardziej niż mniej uszkodzone. Stają tutaj te samoloty, chyba jakieś czarterowe lotnisko dla Orlando. Także szybkie oględziny czwórki wykonane. Ja idę szukać X5, ponieważ jeszcze mam gdzieś na liście X5. O, zobaczcie, E400. Nie wiem, czemu mi tego handlowcy nie wpisali. E400, czyżby to był jakiś water type, lost type water. Auto gdzieś po powodzi. Wilgoci tu nie czuć, prądu nie ma. Ciekawe, co to za historia za tym stoi. Natomiast aut tu jest ogrom. Jeżeli będę miał chwilę, to na pewno sobie podejdę, zweryfikuję. Nic więcej informacji tam nie ma. Na pewno dziwne, bo rozbita panorama. Zobaczcie, Mazda CX-30 z wersją Crate Engine. Nie wiem, jak to nazwać, albo Wind Engine. Windshield Engine, czyli z silnikiem na podszybiu do założenia we własnym zakresie. Lewej podłużnicy nie ma, prawa nie istnieje. Ciekawe, czy jakiś kraj trzeciego świata porwie się na prawy, oprócz tego uszkodzony bok. Także moim zdaniem auto tylko i wyłącznie na części do wykorzystania tył i prawy bok, chociaż prawy błotnik też tutaj podziobany. Te drzwi również uszkodzone, także ja bym pewnie na części nawet takiego samochodu nie kupił, no ale jak wszystko, co tutaj widzicie, nabywca choćby i za $200 się znajdzie. Napiszcie pod filmem, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki odcinek biurowy, gdzie Wam pokażemy, co można kupić w Stanach za $500, co można kupić za $1000, a może chcecie się dowiedzieć, co można kupić za $25, ponieważ sporo tych aut na aukcjach nawet za $25 się sprzedaje. Oczywiście ja bardziej jako ciekawostka, no ponieważ koszt sprowadzenia do Polski takiego samochodu, nawet kupionego za te $25, to będzie około minimum 14, 15, 16 tysięcy złotych w zależności od lokalizacji. Jest też X5, natomiast nie tej X5 szukam, może jeszcze gdzieś się trafi. Nie dość, że uszkodzenie z tyłu, gdzieś tam w korku ktoś przywalił. Deskę mamy niewystrzeloną,
Natomiast mamy rozbitą szybę czołową i przede wszystkim, zobaczcie na to, w tym drugim egzemplarzu, którego już zdjęcia zrobiliśmy sobie wcześniej, jest na pewno lepiej. Tutaj uszkodzony mamy ten fartuch. Fartuch jest numerem VIN, można go oczywiście zamówić w ASO, on tu jest gdzieś zgrzewany do wymiany, natomiast zobaczcie, tutaj też go gdzieś wciągnęło, gdzieś tam pociągnęło za bardzo w tą stronę ten samochód. Wygląda źle i szczerze mówiąc jest źle. Zobaczcie zresztą, co takiego się stało z tą maską. Szczerze mówiąc, jeszcze takiej sytuacji nie widziałem, jaki hot dog się z tej maski zrobił. Kurczę, zamiast ją wywalić, żeby ona większych szkód nie narobiła, to ona gdzieś tutaj leży. No, my auto i tak skreślamy, także nie robię sobie nawet zdjęć i nawet nie będzie jako propozycja licytacji u nas na stronie. Dobra, jest X5, którą chciałem Wam pokazać, ponieważ X5 ta akurat moim zdaniem nadaje się do licytacji. Mamy tutaj X-Drive, czyli super, ponieważ na Florydzie sporo tych X5 jest z napędem tylko i wyłącznie na tył. Takie auto ja z reguły już na samym początku dyskwalifikuję. Auto nie do odsprzedaży praktycznie potem w Polsce, także bez sensu. Mamy co prawda wystrzeloną deskę, mamy rozbitą szybę, natomiast ta szyba nam nie pękła w drobny mak, czyli ten środek nie jest zalany. Wystrzeloną poduszkę w kierownicy mamy INOP, czyli opis aukcyjny Inoperable Digital Dash, czyli nie mamy tutaj prądu. Mamy panoramę, mamy wystrzeloną również prawą kurtynę, mamy fotele bez perforacji, czyli niestety nie mamy tutaj wentylacji. Ogólnie jest to wersja X-Line, czyli taka uboższa oczywiście niż M-Pakiet. Sporo tych X5 jest licytowanych z kolei przez Gruzję, Armenię. Ostatecznie one trafiają do Rosji. Mega, mega popyt jest na nie. Tutaj w moim zdaniem za ten egzemplarz trzeba będzie dać w granicy 22, 24, 26 tysięcy dolarów zapewne. Moim zdaniem oczywiście trzeba by to sobie dokładnie było przeliczyć. Zawsze dokładną cenę pod dom jesteśmy w stanie Wam podać. Również pomożemy z oszacowaniem kosztów naprawy. Szkoda niby podobna jak w tej X522 rok, natomiast mniejsza. Zobaczcie, tutaj nawet zbiornik się praktycznie uchował. Bok fartucha mamy cały, VIN mamy cały, pas przedni z chłodnicami, być może gdzieś one tam z boku dostały, ponieważ ta belka jest tutaj delikatnie zagięta, trzeba to sobie porozbierać, natomiast szkoda skupiła się w obrębie tej przedniej lampy. Wersje przedliftowe to oczywiście zwykła benzyna 3 litrowa, dokładnie ten sam silnik twin turbo 3 litrowy, które między innymi w tej czwórce, którą Wam wcześniej pokazywałem i przed liftem, przed 2022 rokiem są to modele bez mild hybrid, czyli płacicie za nie 18,6% akcyzy. Tej Toyoty nie kojarzę, ani z polskich, ani z amerykańskich ulic. 22 rok, Corolla Cross. A wydawało mi się, że Corolla Cross w Polsce wprowadzała Toyota do sprzedania. Zobaczcie, mega, mega podobne auto do amerykańskiego Escape'a, czyli europejskiej Kugi, moim zdaniem. Ciara, wanna wjechała, nawet moim zdaniem średnie auto do importu, nikt o to nigdy nas nie pytał. Szmatki. Automat. Plastik, fantastik. Pytałem przed chwileczką menadżera placu, który dzień jest tutaj najspokojniejszy. Mówi, że może piątek odrobinę, natomiast cały czas dzieje się masa rzeczy. Dzisiejszy dzień w każdym razie się kończy, moje oględziny również. Dajcie znać w komentarzu, który samochód Wam się najbardziej podobał. Zostawcie pod filmem łapę w górę, jeżeli odcinek się podobał. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama oraz do specjalnej grupy na WhatsAppie, gdzie wszystkie zweryfikowane aukcje pilnujemy terminów licytacji i dajemy Wam znać. Przypominam, że wszystkie inspekcje są gratis, także jeżeli tylko cokolwiek Was zainteresowało, to piszcie auta.z.usa@autodiscover.pl. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Stanów, z Polski i wszystko to, co najlepsze z Ameryką, związane oczywiście na kanale Autodiscover.